Witam w kolejnym poradniku w blogu MoinVPN. Zgodnie z obietnicą dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu programowi VPN. Tym razem będzie to VPN. Czym jest VPN? Wiele osób uważa go jako darmową alternatywę, czym oczywiście jest, dla Hamachi. Także jako komunikator, multikomunikator, bo nie zapominajmy, że oprócz łączenia się poprzez sieć Jabber, a także możliwość połączenia się z innymi sieciami ICQ na przykładu. Wiele osób właśnie używa go, uznaje go jako multikomunikator z funkcją VPN, a wiele osób uważa go jako program VPN z możliwością łączenia się z różnymi serwerami, także jako multikomunikator. Czy powinieneś używać VPN? Jeśli jesteś użytkownikiem Hamachi, jeśli narzekasz, tylko i wyłącznie na to ludzie narzekają, niestety nie wiedzieć czemu, jeśli narzekasz na małą liczbę osób w sieci, VPN jest jak najbardziej dla Ciebie. Maksymalna ilość połączeń 256 osób. Oczywiście ciężko będzie uzyskać taką ilość połączeń i utrzymać stabilne połączenie w dalszym ciągu. Przychodzi także z mini VPN, malutki programik, który dostępuje nam VPN, jeśli nie musimy rozmawiać z nikim. A potrzebne jest nam tylko i wyłącznie połączenie VPN, mini VPN, tak jak opisane na moim blogu, jest jak najbardziej dla nas. Stabilność używam od bodajże 2 lat i program nie zepsuł mi się w cudzysłowie ani razu. Także muszę powiedzieć, że stabilność programu to znaczy na pewno. Oczywiście nieraz zdarzały mi się rozłączenia programu, jak najbardziej, ale to są tylko i wyłącznie wina serwerów Jabber. Jednego przenosi na serwer Jabber Google. Nie mam najmniejszych problemów i ani razu podczas grania mi nie rozłączyło. Parę osób innych rozłączało, ale jak mówię, to są niestety przyjemności używania serwerów Jabber. Jednak to jest tylko kwestia i wyłącznie znalezienia stabilnego serwera Jabber. Wszystko można znaleźć w internecie, wybrać takowy serwer i używać go. Także mówię, jeśli jesteś graczem, program jak najbardziej dla Ciebie. Do innych zadań, tym bardziej. Program, jak widzimy, ping działa idealnie. Program ma także możliwość firewalla, którego możemy ustawić, który jest konfigurowany, tak jak to w przypadku Tungle jest, działa i nie idzie go wyłączyć. Niestety musimy sobie radzić sami, poustawiać wszystko. Program także, w tym momencie jak widzimy, ustanowił bezpośrednie połączenie. Program także, chciałem powiedzieć, ma możliwość łączenia się albo wznawiania połączenia, ustawiania połączenia w różnych zakresach adresów IP. Jeśli w tym momencie program nie mógłby połączyć się poprzez właśnie ten zakres adresu IP, wybrałby inny, co jest do ustawienia programu, wybrałby inny zestaw zakres adresów IP i jeśli także nie mógłby się połączyć na tym zakresie adresów IP, wtedy zwróciłby komunikat o niemożliwości połączenia z adresem IP. Jednak w 95% jeśli program nie może się połączyć z daną osobą na naszej liście, najczęściej winą jest firewall, którego źle skonfigurowaliśmy lub nie skonfigurowaliśmy poprawnie. Czy są minusy programu VPN? Osobiście takowych się nie dopatrzyłem. Jak już powiedziałem, prawie 2 lata używam programu. Osobiście takowych się nie dopatrzyłem. Ciężko mi jest jednoznacznie stwierdzić, czy program ma jakieś wady. Jeśli jest się Linuxowcem, program działa tylko i wyłącznie w trybie graficznym, to może być minus. Przepraszam, tylko i wyłącznie w trybie tekstowym. I to może być dla wielu minus. Jakkolwiek podstawowa wersja Hamachi także działa w trybie tekstowym. Nakładki stworzone przez fanów Hamachi to jednak nie to samo, co nakładki stworzone przez twórców Hamachi. Minusem może być także chyba brak natywnej wersji 64-bitowej systemy Windows. To jest także minusem programu. I chyba tyle, bo program sam w sobie ma doskonały support ze strony twórcy. Ma bardzo dobry support. Ilekroć są problemy, z którymi sobie nie możemy poradzić, twórcy dosłownie chyba wyjdą z siebie, aby nam pomóc. Jeśli jest minus, o którym warto wspomnieć, to ma popularność programu w Polsce. Ale to tylko i wyłącznie przez graczy, którzy nauczeni używaniem Hamachi. O innych programach nawet nie chcą słyszeć. Także naprawdę mało tego. Wszystkie
prawie wszystkie, potrzeba dwóch lub trzech. Wszystkie moje poradniki na moim blogu o grach, o graniu, tworzone są przy pomocy programu VPN. Doskonale nadaje się do grania poprzez gry oparte na Steam. Nie było jakichkolwiek problemów, aby grać w ten właśnie program, jeśli mowa o grach przez Steam. Mały minus, ale to jest naprawdę mały minus. Osoby, które grają w CS-a, wiedzą, o czym mówię. Alokacja adresów IP klas C. Niestety VPN nie wspiera tego. I to jest chyba tylko jeden malutki minusik, jaki mogę powiedzieć o tym programie. I naprawdę zachęcam do pobierania, instalowania, do sprawdzania, do używania tego programu, bo jak już powiedziałem, jako komunikator program pracuje idealnie. Jako multikomunikator program pracuje idealnie. Jako program VPN sprawuje się doskonale i naprawdę ciężko. Trzeba byłoby szukać dziury w całym, żeby cokolwiek w tym programie znaleźć. Jest oczywiście polska wersja językowa programu. Nie mam teraz w tej momencie jej zainstalowanej. I tyle. Naprawdę polecam i mam nadzieję, że tak jak ja, nie zawiedziecie się na tym programie. Będziecie go używać bardzo długo jako odpowiednik, jako zamiennik Hamachi. To tyle na razie. Jakiekolwiek pytania, komentarze proszę pisać. Do następnego razu. Cześć.